witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wieczornego Poranku Muzycznego. Zaczynamy! Pamiętacie tą muzykę? Dokładniej była to piosenka z filmu Kanon Łowca Przygód. Przepraszam, Conan Łowca Przygód. Tak jak Conan walczył z nieczystymi siłami, bo był to rycerz wszechczasów i on chciał zniweczyć, prawda, złe moce i walczył z Amonem. Dziś bohaterem będzie Kanon Destroyer. Teraz to już się nie przejęzyczyłam. Nie Conan Destroyer, tylko Kanon Destroyer. A dlaczego Kanon Destroyer? No właśnie, teraz pytanie. Co wspólnego ma Conan z Kanonem? Otóż jeden, drugi był to Destroyer, bo Conan niszczył wszystko, co na drodze napotkał. Natomiast Kanon jest formą muzyczną, która zniszczyła dotychczasowy porządek, a w zasadzie nieporządek, bo kanon był formą, która uporządkowała bałagan, który był w muzyce do chwili powstania kanonu. Polifonia była pisana wtedy in folio, czyli każdy jakby śpiewający dostawał osobną kartkę ze swoją partią i te partie się bardziej lub mniej zgadzały. Natomiast kanon uporządkował, zniszczył dotychczasowy chaos w muzyce. Kanon jest niesamowicie prostą formą. A na czym polega? Dzisiaj powiedzielibyśmy tak, że kanon można zrobić techniką kopiuj i wklej. A dlaczego tak? Dlatego, że kanon polega na tym, że z opóźnieniem powtarzamy wymyśloną melodię, wymyślony temat kanonu. A chodźcie sobie, coś takiego zrobimy. Kanony mogą być wielogłosowe, oczywiście dwugłosowe, trzygłosowe. No jak ktoś potrafi zrobić czterogłosowy, to proszę bardzo. Kanony w prymie, czyli zaczynające się od tego samego dźwięku. Kanony w oktawie, czyli o oktawę wyżej. Prawda? Poszczególne głosy. Mogą być też kanony w kwincie. Zrobimy kanon w oktawie. Jak to zrobić? Kanon jest niesamowitą, prostą formą w konstrukcji, ale czy rzeczywiście tak prosto jest wymyśleć, żeby wszystko pasowało? Zagramy sobie temat kanonu, na przykład. Przepiszemy lub skopiujemy o oktawę wyżej. No dobra, okej. Temacik już mam. Ale w momencie, kiedy zabrzmi pierwszy temat i wchodzi drugi, powinno się coś dziać. I to, co się dzieje po powtórzeniu tematu, powinno pasować do tego tematu. Zobaczcie. To sobie może wymyślimy coś takiego. Temat. I teraz tu schodzi na D, prawda?
zeszło nam. I tutaj jak jest powtórzenie tego drugiego, bo tutaj zabrałam w ręce lewej coś takiego. Prawda? A tu jest właśnie ten temat. Ale w momencie, kiedy wchodzi trzeci temat, prawda? I mamy tam ten drugi głos, no to musimy jeszcze coś dołożyć do tej melodii. I dołożymy. Popatrzcie. Brzmiałby. Intelektualnej. A jakie znamy kanony? Najbardziej myślę, że popularnym jest ten kanon. Zobaczcie. Intelektualnej z kanonem Destroyerem. Myślę, że to będzie bardzo fajna zagwozdka dla Was. Jak będziecie już próbowali sami wymyślać kanon, to zobaczycie, że to jest niezła łamigłówka. Dziś to wszystko w wieczornym poranku muzycznym. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam Was do oglądania pozostałych moich filmików, subskrybowania mojego kanału, komentowania, podsuwania także pomysłów na inne tematy. Co do innych tematów, powiem w ten sposób, że ja bardzo chciałam omówić fugę, ale fachowiec, który, że tak powiem, remontował nam łazienkę, stwierdził, że tylko fugi firmy, i tutaj podał nazwę tej firmy, są najlepsze, i takie fugi, jakie ja przynoszę, nie nadają się do wyfugowania łazienki. A przecież przyniosłam mu wspaniałe fugi Bacha. No ja nie rozumiem, jak on mógł powiedzieć, że te fugi się nie nadają. No cóż.